Chrystus Woskres! Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławi w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienagarni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Tymi słowami chciałbym was wszystkich, drodzy bracia i siostry, przywitać w ten wiosenny poranek. Widzimy, jak przyroda, można powiedzieć, że wręcz wystrzeliła, kiedy widzimy, jak pięknie drzewa się zazieleniły, trawa rośnie. Kiedy wcześniej się budzimy, słyszymy śpiewy ptaków, widzimy, że wszystko, co dookoła nas, chwali Boga żywego. I wierzę w to, że dzisiaj również zgromadziliśmy się na to miejsce, aby uwielbić naszego Pana, aby uwielbić, oddać Jemu chwałę, oddać Jemu cześć, jak również i słuchać Słowa Bożego, słuchać wskazówek, czy może i napomnień, słuchać, co Pan Bóg dzisiaj do nas chce powiedzieć. Ale też chciałbym przywitać, wśród nas mamy gości i z Szwajcarii, i z południa Polski. Wszystkich was serdecznie witamy. Niech was dobry Bóg błogosławi. A też następnie chciałbym podzielić się radosną wiadomością. Dla Kościoła jest to radość, ponieważ w poniedziałek dla Olka i dla Wiki Pan Bóg dał kolejną córeczkę. Chwała Bogu! Pan Bóg dał kolejną dziewczynkę, córeczkę. Niech was dobry Bóg błogosławi. Jest to radość też i dla Kościoła, kiedy dzieci się rodzą. Ale chciałbym, abyśmy też i za chwilę i podziękowali Bogu, pomodlili się i prosili Boga o Boże błogosławieństwo. Podziękowali Bogu za to, że szczęśliwie dotarliśmy wszyscy na to miejsce, że mamy takie możliwości. Myślę, że wielu chciałoby być na nabożeństwie. Nie wszystkim jest to dane. Są różne czasami, czy choroba, czy są inne sytuacje, które nie pozwalają być na nabożeństwach. A my, drodzy kochani, Pan Bóg pozwolił, dał nam zdrowie, siły, możliwości, mamy wolne dzisiaj i mogliśmy przyjechać na zgromadzenie pomodlić się. Powstańmy wszyscy do modlitwy. Chciałbym jeszcze przeczytać fragment ze Słowa Bożego, później jeszcze taki dłuższy fragment przeczytamy. Najpierw drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3:16-17. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Apostoł Paweł zapisał do Tymoteusza, ale wierzę, że te słowa też są i dzisiaj i do nas, że całe pismo, całe Słowo Boże, ta księga, ona jest natchniona. I ona jest natchniona, to zostało nam dane w jakimś konkretnym celu. I oto widzimy, że ono jest nam potrzebne do czego? Pierwsze to jest do nauki. Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa, to w twoim sercu jest pragnienie uczenia się. I Słowo Boże nam po to zostało nam dane, abyśmy się uczyli, abyśmy studiowali Boże Słowo. I dalej czytamy, że ono jest do wykrywania błędów. Kiedy będziemy czytać Boże Słowo, kiedy będziemy uważnie czytali, wnikali, kiedy Słowo Boże nie będziemy traktowali jakiejś zwykłej książki czy gazety, ale kiedy czytając Boże Słowo z takim pragnieniem, Boże, co Ty chcesz do mnie dzisiaj powiedzieć? Co przez ten werset, te wersety, czy przez ten rozdział, kiedy jest w naszych sercach to pragnienie, Pan Bóg mówi do nas. I czasami jest tak, że
Pan Bóg pokazuje nam czasami pewne błędy. Mówi: Samuel, tu postępujesz nie tak, tutaj myślisz nie tak, czy mówisz nie tak, a Słowo Boże mówi, masz czynić tak i tak. I dalej czytamy, że to Słowo też jest i do poprawy, że ono nie jest tylko do wykrywania błędów, ale też jak jest pewne błędy też i naprawić. Kiedy czytamy Boże Słowo daje nam swoje wskazówki. Dlatego jest bardzo ważne, kiedy Pan Bóg pokazuje nam, kiedy są jakieś błędy i kiedy Pan Bóg mówi, jak mamy poprawiać, to chcemy korzystać, tak jak mówi Boża instrukcja, tak jak mówi Boże Słowo. My jako ludzie czasami mamy tendencję, co ktoś tam powie, jak on doradzi, a jak jest to czasami łatwiejsze, to tak nam to łatwiej przyjąć. Ale kochani, Boże Słowo w naszym życiu ono powinno być najważniejsze. I nie to, co ludzie mówią, ale patrzeć przede wszystkim, jak jest zapisane w Bożym Słowie. Więc Boże Słowo jest nam dane do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc po to zostało nam dane Boże Słowo, abyśmy byli przygotowani do dobrego dzieła. Po to nam zostało dane Boże Słowo. Jak ktoś to powiedział, jest to nasz taki kodeks drogowy. Jak mamy poruszać się tutaj, żyjąc na tej ziemi? Dalej, kiedy czytamy ten fragment, apostoł Paweł mówi, 4:2, głoś słowa, bądź pogotowy w każdy czas. Dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho złe chce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. A ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Apostoł Paweł mówi, że przyjdzie czas, kiedy zdrowej nauki nie ścierpią. Wiecie, zacząłem się nad tym zastanawiać, jak jest w moim życiu. Żyjemy w czasach też i pod pewnymi względami też niebezpiecznych. Dlatego, że mamy dostęp do internetu i tam wszystkiego się można naczytać. I czasami, kiedy Słowo Boże się zaniedba, a czegoś się nasłucha, łatwo jest gdzieś pójść inną drogą. Słowo Boże powinno być najważniejsze w naszym życiu. Czasami można usłyszeć, że ktoś mówi, nie czytałem Bożego Słowa, ale dzisiaj sobie posłuchałem dużo kazań. To nie jest złe, ale Słowo Boże, ono powinno być najważniejsze. Powinniśmy je czytać, bo kiedy nie będziemy czytać Bożego Słowa, możemy gdzieś zabłądzić. Często brat Stanisław podaje taki przykład, że w którym miejscu, na jakim odcinku jest woda najczystsza. Wiemy, że ta woda jest najczystsza u samego źródła. Podobnie i ze Słowem Bożym. Kiedy czytamy, ono nie ma tam żadnych domieszek ludzkich. Ono jest natchnione przez Boga. I chciejmy, kochani, cenić tym Słowem, jakie mamy, jakie nam Pan Bóg dał. Tak też i w tym tygodniu o tym rozmyślałem. Mówię, Boże, jaka wielka łaska, że my mamy Biblię w języku polskim. Nawet chyba sobie nie wyobrażamy, jak to jest, gdybyśmy nie mieli Biblii. Gdybyśmy na przykład nie potrafili czytać. Czasami, kiedy uczyliśmy się w szkole, narzekaliśmy, że trzeba się uczyć. Dzięki Bogu za oświatę, za szkołę, bo tam nas nauczono czytać i możemy Boże Słowo czytać i rozważać. Pan Bóg jest dobry. Dał nam wszystko, abyśmy mogli czytać Boże Słowo. I chcielibyśmy cenić Boże Słowo. Kiedy mamy możliwość, abyśmy zaglądali, abyśmy też wgłębiali się w Boże Słowo. Nie wszędzie, nawet i w dzisiejszych czasach jest dane, aby ludzie mogli wziąć pod rękę Biblię, mogli wziąć na nabożeństwo, mogli czytać, mogą, żeby być głoszone Boże Słowo. Wiemy, że są miejsca, gdzie za czytanie Bożego Słowa ludzie oddają swoje życie. Są prześladowani. Pan Bóg nam darował, że mamy jeszcze wolność. Nie wiemy, jak długo będzie.
I ten czas, kiedy nam Pan Bóg darował, chciejmy, ceńmy tym czasem, wykorzystujmy, czytajmy Boże Słowo i bądźmy pełni Słowa Bożego, aby Słowo Boże nie tylko było w naszych ustach, ale też i było w naszych sercach. Dlatego wszystkich was, siebie, kiedy może często jest tyle zajęć, tyle różnych obowiązków, sięgajmy po Boże Słowo, aby ono nie zostało zaniedbane. Psalmista zachwycał się Bożym Słowem. Jest to psalm 119. Choć może w każdym wersecie jest różne słowa są zastąpione, ale to jest piękny psalm, który wychwala Słowo Boże. Chciejcie wysłuchać, a ja chciałbym przeczytać ten psalm 119. I bądźmy takimi też uważnymi słuchaczami. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono, aby drogi moje były nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie przykazania Twoje. Dziękować Ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw Twoich. Będę przestrzegał ustaw Twoich, nie opuszczaj mnie nigdy. Jak zachowa młodzieniec czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Twoje. Błogosławiony Tyś, Panie, nauczy mnie ustaw Twoich. Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego. Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Jestem gościem na ziemi. Nie ukrywaj przede mną przykazań swoich. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za prawami Twoimi. Zgromiłeś pysznych, przeklętych, których zbaczają od przykazań Twoich. Zdeń ze mnie hańbę i pogardę, bo strzegę świadectw Twoich. Choć książęta zasięgają z połem i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o ustawach Twoich. Zaiste, ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa Twego. Opowiedziałem Ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie. Naucz mnie ustaw Twoich. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie słowem swoim. Oddal ode mnie drogę kłamstwa. Ucz mnie łaskawie zakonu swojego. Obrałem drogę prawdy. Prawa Twoje stawiam przed sobą. Przylgnąłem do świadectw Twoich, Panie. Nie dopuść, bym doznał wstydu. Biegnę drogą przykazań Twoich, bo dodajesz otuchy sercu mojemu. Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę je strzegł do końca. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie. Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Spełnij słudze Twemu obietnicę Twoją, daną tym, którzy się Ciebie boją. Oddal ode mnie hańbę moją, której się nie lękam, bo prawa Twoje są dobre. Oto tęsknię do przykazań Twoich, przez sprawiedliwość Twoją ożyw mnie.
Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej, abym mógł odpowiedzieć temu, który mnie urąga. Bo zaufałem słowu Twemu. Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich. Zawsze strzec będę zakonu Twego po wieki wieczne i chodzić będę na wolności, bo szukam rozkazów Twoich. Przed królami mówić będę o świadectwach Twoich i nie będę się wstydził. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Znoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham i rozmyślam o ustawach Twoich. Pomnij na słowo do sługi Twego, na którym kazałeś mi polegać. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Zuchwali szydzą ze mnie bardzo, lecz ja nie odstępuję od zakonu Twego. Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, którzy porzucają zakon Twój. Ustawy Twoje są mi pieśniami w domu pielgrzymki mojej. Wspominam w nocy Twoje imię. Panie, strzegę zakonu Twego. Udziałem moim jest przestrzegać ustaw Twoich. Rzekłem, udziałem moim, Panie, przestrzegać słów Twoich. Z całego serca błagam Cię, zmiłuj się nade mną według obietnicy swojej. Zastanawiam się nad drogami Twoimi i zwracam kroki moje ku świadectwom Twoim. Śpieszę się, a nie opóźniam się, wypełniać przykazania Twoje. Sidła bezbożnych omotały mnie, lecz nie zapominam zakonu Twego. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją i przestrzegają ustaw Twoich. Pełna jest ziemia łaski Twojej. Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa Twego. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. Zaiste zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę z Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Naucz mnie ustaw Twoich. Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa, lecz ja całym sercem strzegę ustaw Twoich. Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, ja zaś mam rozkosz w zakonie Twym. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich. Ci, którzy się Ciebie boją, patrzą na mnie i radują się, że pokładam nadzieję w Słowie Twoim. Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mnie słusznie upokorzył. Niechaj łaska Twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu. Niech stąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją. Niech się zastydzą zuchwali, gdy gnębią mnie niesłusznie, ja zaś rozmyślam o ustawach Twoich. Niech się zwrócą do mnie, którzy się Ciebie boją i którzy znają świadectwa Twoje. Oby serce moje było nienaganne w ustach Twoich, abym nie był zawstydzony. Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. Oczekuję słowa Twojego. Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej, mówiąc, kiedy mnie pocieszysz. Chociaż stałem się jak wór skórzany w dymie, jednak nie zapomniałem ustaw Twoich. Ile dni zostaje cudze Twemu? Kiedy wydasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują? Zuchwali wykopali pode mną doły. Ci, którzy nie stosują się do zakonu Twego, wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Niesłusznie prześladują mnie. Pomóż mi. Omal nie zgładzili mnie z ziemi, lecz ja nie odstąpiłem ustaw Twoich. Zachowaj mnie według łaski Twojej, by mógł strzec świadectwa ust Twoich. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Twoja prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Ugruntowałeś ziemię i stoi. Według praw Twoich istnieje dotąd, bo wszystko służy Tobie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli.
Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam przykazań Twoich. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, lecz ja rozważam świadectwa Twoje. Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie Twoje trwa najdłużej. O jakże miłuję zakon mój, przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od przyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Może dzisiaj do tego miejsca. Widzimy autora tego psalmu, jakie dla niego ma znaczenie Słowo Boże. Jak ceni to Boże Słowo. Widzimy, jakie pragnienie ma chęć do Bożego Słowa. Często tak się sam przyłapuję, że często ma się pragnienie, gdzieś zawsze dbam, czy telefon jest, kto coś napisał, a tu mamy Boże Słowo, list od Pana Boga. I taka przyszła myśl, mówi, Boże, tak jak może czasami tak często sięgam po telefon, tak żebym sięgał po Twoje Słowo. I z takim oczekiwaniem, Boże, co Ty chcesz do mnie powiedzieć w południe? Pan Bóg chce dzisiaj do nas mówić. I niech w naszych sercach Duch Święty na nowo takie zbudzi pragnienie, taką tęsknotę do Słowa Bożego. Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy przyzwyczajeni, że to mamy na co dzień. I że sami doceniamy wtedy, kiedy czegoś już nie mamy, kiedy coś nam zostanie zabrane. Ceńmy tym, dopóki to mamy, kiedy nam jest dane, kiedy możemy w swoich domach czytać, kiedy możemy rozważać. I niech to Słowo żyje w naszych sercach, głęboko w naszych sercach i niech będzie to pragnienie, aby czytać Boże Słowo, aby się nim rozkoszować.